Wow, all a bit left. Fiu, fiu, fiu. Nie no. Duży, nie da się ukryć, że duży. Duży. Moja też mi tak powiedziała. Elo, welo, rowerzyści, kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę to nowy licznik od Wahoo, czyli Wahoo Element Ace. Na ten moment to będzie teraz licznik flagowy od tej marki, od marki amerykańskiej, marki jakże dobrze mi znanej, bo jak mogliście widzieć na kanale, to był jeden z moich takich pierwszych liczników. Miałem praktycznie wszystkie liczniki od Wahoo, czyli Bolt 1, Roam, później Bolt V2 i Roam V2 też na chwilę wpadł, lecz ja niestety w pewnym czasie musiałem z niego zrezygnować z tego powodu, że mimo, że ten licznik bardzo mi odpowiadał chociażby interfejsem i jakimś tam działaniem, to minus taki, że miał problem z trasami powyżej 200 km. Ten problem, z tego co wiem, został raczej już naprawiony, więc jeżeli faktycznie tak jest, to możecie pisać w komentarzach, a ja przechodzę do tego nowego licznika. Jedyne, co bym chciał wspomnieć jeszcze na początku, że w swoim życiu przetestowałem bardzo dużo liczników różnych marek, więc w tym kierunku mam dosyć spore doświadczenie. I dlatego też stworzyłem swój własny sklepik internetowy, gdzie ten licznik też możecie znaleźć. Z racji, że jest to nowość, że jest to premiera, nie będzie na niego żadnego kodu rabatowego, ale dla pierwszej osoby, która nabędzie ten licznik, dostanie bonus o wartości ponad 300 zł. A teraz lecimy do samego licznika. Dobra, więc może zacznijmy od podstaw, czyli od specyfikacji. Jest to dosyć spory wyświetlacz, bo o przekątnej 3,8 cala z dotykowym wyświetlaczem w technologii TFT, gdzie posiada 16 milionów kolorów, czyli dosyć sporo. Nie wiem, czy aż tyle jest potrzebne, ale jak jest, to jest, nie ma co narzekać. Rozdzielczość ekranu to jest 480 na 720 pikseli, a jego waga to 210 gramów. No to czyli nie da się ukryć, że jest to bardzo ciężki licznik, ale jest on naprawdę duży i porównując na przykład do nowego Garmina Edge'a 1050 czy tam 1050, no to na wysokość jest prawie że tak samo. Ten licznik jest troszeczkę szerszy, ale ma za to dużo większy wyświetlacz, bo chyba jest to licznik o największym wyświetlaczu prawie 4 cale, więc naprawdę dosyć sporo. Plus taki, że nie ma dosyć grubych ramek tutaj po boku, więc nie jest on jeszcze jakoś tam dodatkowo poszerzany, ale no jakieś tam obramowanie jest. Jak widzicie, trochę popadało, ale na szczęście jest wodoodporny i ma atest IPX7. Dosyć zgrabna, prosta obudowa aluminiowa. Widać, że tutaj jest jakby taka jakość premium. Jeżeli chodzi o jakość premium, to w ekologicznym kartonie przychodzi nam jeszcze taka gumeczka, aby móc sobie dodatkowo zabezpieczyć licznik, kabel USB i uchwyt tutaj taki aero. Jakby trochę tutaj ta specyfika aero została, bo też mamy tutaj takie ładne przejście. Oczywiście sam licznik nie jest za bardzo aero, no bo jest dosyć spory, ale ma jedną z funkcji aero, do której zaraz przejdziemy. Ale jeszcze wracając do specyfikacji, no to posiada 64 giga pamięci oraz baterię na pewno dosyć sporą. I zapowiadane jest, że ten licznik będzie wytrzymywał do 30 godzin. Nie wiem w jakim trybie, bo oczywiście trzeba było to długoterminowo przetestować. On ma czujnik oświetlenia. Mamy kilka trybów, jeżeli chodzi tutaj właśnie o podświetlenie i można to podświetlenie kompletnie wyłączyć, gdzie no raczej ciężko tutaj będzie coś zauważyć, chyba że przy trochę lepszym świetle, ale możemy sobie oczywiście tym też sterować. Może być podświetlenie na kilka sekund, może być cały czas włączone, możemy sobie tym sterować ręcznie, albo może być to tryb automatyczny. Wszystko w zależności od Waszych potrzeb. Możemy zmienić tryb na czarny. Zobaczmy w trybie czarnym, jak to wygląda. No tak jak widać. I jest blokada ekranu. Warto jeszcze wspomnieć, że licznik posiada łącznie 6 przycisków, tak samo jak jego poprzednicy, czyli po lewej stronie tutaj mamy włącz-wyłącz, od frontu mamy 3 przyciski, którymi możemy sobie tutaj sterować, no i takie przyciski od boku przybliżania, oddalania głównie, dzięki czemu jak sobie wejdziemy na przykład tutaj już do głównego menu i nie musimy korzystać w ogóle z dotyku, żeby go obsługiwać, dotyk możemy sobie kompletnie wyłączyć, tak jak teraz w tym momencie, i ten dotyk nie działa. Możemy sobie przejść do standardowego pulpitu, możemy sobie przybliżać bądź oddalać
te pola menu, żeby były na przykład bardziej widoczne. Zmieniać strony tak samo jak wcześniej i przybliżać i oddalać mapkę. Więc jeżeli ktoś nie jest zwolennikiem dotyku, bądź po prostu będzie jeździł z tym licznikiem jesienią i zimą, gdzie te rękawiczki są grubsze, a wiadomo jak to z dotykami bywa różnie, no to możemy to obsługiwać kompletnie z poziomu przycisków, co wydaje mi się, że jest dobrą opcją. A jak chcemy sobie używać dotyku, to sobie też spokojnie z niego korzystamy. Co do mapy, to jeszcze zapomniałem wspomnieć, że mamy tak zwane jakby layouty, czy layersy, czyli nakładki. Możemy sobie wybierać, czy chcemy, żeby nam pokazywało właśnie sumity, czyli te przewyższenia, segmenty, nazwy ulicy, waypointy, czyli punkty, POI. Minus trochę, że jeżeli już jesteśmy przyzwyczajeni do dotyku, to tutaj na dole, co mamy te opcje, to one nie działają z poziomu dotyku, tylko właśnie musimy użyć przycisków, więc tak to jest tutaj to rozwiązane. Jeżeli chodzi o połączenia, no to oczywiście ma już standardowe protokoły, czyli ANT+, Bluetooth i Wi-Fi, aby móc łączyć się z przeróżnymi czujnikami, z przerzutkami, z waszym routerem w domu, aby automatycznie zsynchronizować trasy czy też aktywności. Wyszedłem na zewnątrz i teraz tak, mogę sobie tutaj jeszcze dodatkowo połączyć światełka. Połączyło mi się z Wiltopem EDS GX czy GEX. Mogę połączyć światełka, ale światełka nie zrobię, niech one sobie już tutaj powiedzmy manualnie, czyli ręcznie. Pytanie, czy wyszuka mi pomiar mocy. Pytanie, czy pomiar mocy działa? Nie wiedziała, coś tam się na czerwono świeci. O, dobra. Pomiar mocy też jest, ale nie muszę go połączyć, dobra. Ok, mam podstawowe czujniki sparowane. Widzę, GPS też się złapał, mogę sobie o ładnie przybliżyć, oddalić, ale na razie klikam start i jadymy z tematem. Już przy tej klasie urządzenia jest dwupasmowy GPS. Domyślam się, że będzie on bardzo dokładny z tego powodu, że licznik też jest dosyć spory, więc musi mieć sporą antenę, co będzie powodowało, że jakość zapisu powinna być bardzo dokładna. Tego na ten moment też nie mogę zagwarantować, no bo musiałbym też dłużej z takim licznikiem pojeździć. A to są jakby teraz pierwsze wrażenia oraz opis, czego po tym liczniku może się spodziewać. Z takich minusów dla tych, co przyzwyczaili się do liczników Wahoo, to nie posiada on dodatkowych diod, które były jakby takim fajnym featurem, ale niestety tych diod już tutaj w tym liczniku nie ma. Jest on taki bardziej stonowany, ale posiada wszystko to, co posiadały wcześniejsze wersje, czyli Strava Live segmenty, Summit, czyli jeżeli chodzi o przewyższenia, że będzie Wam szacować, ile zostało do końca, górki, ale są nowe rzeczy. Jedna z nich to jest na pewno czujnik wiatru, czyli tutaj czujnik aero. I już wiem, o co chodzi, bo na początku nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale po prostu tutaj z przodu macie czujnik wiatru, gdzie w momencie, kiedy sobie jedziecie pod wiatr, to będzie Wam wskazywało, jaka jest prędkość tego wiatru. Ewentualnie, jeżeli będziecie chować za jakimś kolarzem, będziecie mogli dokładnie sobie oszacować, jakie są najmniejsze opory powietrza. No bo wiadomo, jedziemy w peletonie, wiatr wieje trochę z przodu, trochę z lewej, trochę z prawej, z tym bywa różnie. Jeżeli chcemy jak najwięcej watów zaoszczędzić, wtedy dzięki takiemu licznikowi będziemy mogli to zrobić. Jest to funkcja wbudowana, jest to coś, co wyróżnia na pewno ten licznik. Bardzo się cieszę w końcu, że Wahoo zrobiło jakąś rewolucję, no bo już przyzwyczaiło nas do tych standardowych liczników, czyli do Bolta i Roama. One w pewnym czasie były jakby troszeczkę ulepszone i fajnie, ale brakowało czegoś, aby móc jakby troszeczkę dopiec Garminowi i myślę, że ten licznik będzie taką fajną alternatywą, tym bardziej, że jest dużo tańszy niż Garmin. Kosztuje on $599 czy też euro, przeliczając na polskie to będzie 2600 zł, choć jest ciut droższy niż Hammerhead Karu 3. Z tego co wiem, powinien mieć jeszcze powiadomienia głosowe, czyli z tego co się domyślam, jeżeli będziemy jechać się z wgraną trasą, to będzie mówił nam skręć lewo, skręć prawo, lecz niestety będzie się to odbywać w języku angielskim, bo nadal nie posiada on polskiego języka, co jest na pewno dla niektórych dosyć sporym minusem. Bo jesteśmy w Polsce, fajnie jakby polskie menu było, ale jeszcze nie na ten moment. Jeszcze będziemy musieli może trochę poczekać, ale to jeszcze czas pokaże. Dobra, przyznam się szczerze, że miałem trochę problem z odpaleniem tego
licznika, bo standardowo chciałem go podpiąć do starej wersji aplikacji Wahoo Element, ale się okazało, że jest nowa aplikacja, trzeba ją ściągnąć, zainstalować. Pierwsza konfiguracja wygląda tak. Aby połączyć licznik z telefonem, w ogóle zobaczcie, jaka już niewielka różnica między telefonem a licznikiem, trzeba zainstalować nową aplikację od Wahoo. Nie jest to stara, dawna aplikacja Element, tylko coś nowego. Więc podczas pierwszego uruchomienia już będziecie mieli tutaj kod QR do skanowania, aby móc przejść do sklepu Google i ściągnąć sobie aplikację. Tak, od razu tutaj już cała konfiguracja. Tego Wam tutaj nie pokażę. Dobra, łączymy się z Wi-Fi. Zobaczymy, czy wyskoczy jakaś aktualizacja. No, już pierwsza aktualizacja wskakuje i zaraz zobaczymy, co będzie dalej. Continue. Jest informacja, że czeka na sygnał GPS, ale już widzę, że mniej więcej pokazuje, gdzie jestem, więc dobra, idę na zewnątrz, zobaczymy, jak to wszystko będzie funkcjonować. Jeszcze może zanim wyjdę, to pytanie, czy mogę szybko jakoś podłączyć na przykład czujnik tętna? Tu mamy podświetlenie, display mode, zmieńmy sobie stronę, o, połącz sensory. I zaraz zobaczmy, co mi tutaj wyszuka. O, dobra. Czy dodać? A, kliknijmy, że tak. Dobra, okej, mamy. Nadal to, co ma Wahoo, to plus, że wszystko jest dosyć intuicyjne i nie musicie się domyślać, kombinować, tylko wszystko jest w miarę proste, więc jeżeli chociaż troszeczkę znacie języka angielskiego, to nie powinno Wam to sprawić żadnego problemu. Licznik posiada dotykowy wyświetlacz, więc możemy sobie na przykład przeglądać mapę. Jak widać, działa to dosyć fajnie. Możemy przybliżać, oddalać i działa to płynnie. Teraz jest to taka pierwsza wersja, więc na pewno ten licznik będzie jeszcze jakoś tam ulepszany, więc może posiadać jakieś błędy w wieku dziecięcego, ale tak mi się wydaje, że działa to spoko. Dobra, teraz jakbyśmy chcieli gdzieś pojechać, to tak. Tutaj już widzę, zsynchronizowały się jakieś tam moje wcześniejsze trasy, ale chciałbym pojechać w ogóle gdzieś indziej. A, jest opcja, czy chcemy jechać głównie po asfalcie, czy pomieszanym terenem, czy bardziej terenowym, więc to też fajnie, że możemy sobie tutaj z tego poziomu wybrać. Zabierz jedno miejsce startu, zapisane trasy i wybierz miejsce na mapie. Czyli na przykład teraz sobie mogę sobie szybko oddalić, na przykład chcę gdzieś tam pojechać do Kowala, bo nie wiem, jak się jedzie do Kowala, to chciałbym na przykład tam pojechać. Pyk, naciskamy select. Zobaczymy, długo to trwa. O, bardzo szybko. Już mamy trasę wybraną. Jeżeli chodzi o sam licznik, to z tego poziomu nie jesteśmy w stanie za dużo skonfigurować. Większość rzeczy odbywa się jednak z poziomu aplikacji. Nie możemy sobie pozmieniać pól danych. Aby pokonfigurować wszystko pod siebie, musimy zrobić to z poziomu telefonu. Ma to swoje plusy, ma to minusy. Wiadomo, w telefonie na pewno będzie to można zrobić szybko, ale niestety ten telefon jest potrzebny. Oczywiście ci, co jeżdżą, wiedzą, że jeżeli coś się skonfiguruje, to raczej później nie ma za bardzo potrzeby jakichkolwiek tam zmian. Więc podsumowując, Wahoo Ace jest to bardzo rozbudowane urządzenie, ale jednocześnie bardzo proste, odpowiadający na, powiedzmy, działania konkurencji, no bo w końcu Wahoo musiało coś zrobić, aby jakby się rozwinąć, aby się nie zwinąć, więc fajnie, że coś takiego jest. Myślę, że ci, co potrzebują dużego wyświetlacza, dosyć dobrej baterii, dobrego nawigowania, to ten licznik powinien spełnić ich wymagania, ich oczekiwania. Ale nie mogę tego na ten moment zagwarantować, bo nie robię testu długookresowego. Po prostu chciałem Wam ten licznik pokazać, przedstawić, zobaczyć, jak to mniej więcej wszystko wygląda. Oczywiście jeszcze, jeżeli byście mieli jakieś pytanie, to walcie śmiało. Ja się cieszę, że w końcu jakaś alternatywa powstała. Na pierwszy rzut ten licznik robi dosyć spore wrażenie. Jak będzie z czasem, to się okaże. Na ten moment jest taka pogoda, że no nie za bardzo jest jak tego testować, więc pewnie, jeżeli ja będę chciał go przetestować tak długoterminowo, to raczej zrobię to w nowym sezonie. Myślę, że
Ci, co do tej pory mieli Bolta bądź Roma i po prostu potrzebują większy bądź bardziej nowoczesny licznik, jak na go nabędą, to będą raczej z niego zadowoleni, bo jest to jakby kontynuacja. W samym menu nie ma aż jakiejś super tam rewolucji. Jest oczywiście odświeżone, no bo jest ekran dotykowy, więc też trzeba było to wszystko dostosować. Ale myślę, że na ten moment jest to super gadżet, a jak będzie dalej, to czas pokaże. Zobaczmy, jak wygląda podsumowanie tutaj jazdy. Stop. Yes. TSS. Wszystko. Jest podsumowanie wiatru. Waciki. No ładnie to wygląda. Fajnie wszystkie takie podstawowe informacje. O, temperatura minimalna 3 stopnie. Dobra. Okej. Okay. Pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć, to oczywiście możecie to zrobić, kupując jakiś licznik bądź akcesoria na sklepie velobert.pl. A jakbyście mieli jakieś pytania, to oczywiście walcie śmiało i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka!